centrum Tarnowa 28-letni mężczyzna zdemolował swój samochód. Został zatrzymany do wyjaśnienia przez tarnowskich policjantów. Mężczyzna porąbał swój samochód siekierą. Prawdopodobnie był pod wpływem narkotyków. Przybyły na miejsce patrol policji, stwierdził, że samochód, który jest tam postawiony na parkingu, ma powybijane szyby, a w pobliskim drzewie jest wbita siekiera. Jak się okazało, mężczyzna jest współwłaścicielem tego samochodu, a ponieważ zachowywał się dość dziwnie, zostali wezwani na miejsce również ratownicy medyczni, którzy tego mężczyznę przetransportowali do szpitala. W trakcie wykonywania czynności z tym mężczyzną na wstępie przekazywał informację, że jest pod wpływem środków odurzających, prawdopodobnie marihuany, w związku z czym jego zachowanie było co najmniej irracjonalne. Jak się okazało, zatrzymany mężczyzna był współwłaścicielem zniszczonego pojazdu. Policja dotarła do drugiego właściciela, jednak ten nie zdecydował się na zgłoszenie zawiadomienia o uszkodzeniu mienia ze względu na, jak określił, złomową wartość pojazdu.